Mamy sobotę, 24 dzień, remontów 30 dni, zapraszam. Wczoraj zapomniałem wziąć laptopa z mieszkania, także nawet nie byłem w stanie wam złożyć filmiku. Także znowu nagrywam kolejny dzień, zanim powstał poprzedni. Myślę, że po prostu zmęczenie daje się we znaki. Do niektórych rzeczy już po prostu nie mam głowy. Bardzo ładnie ktoś tam zepsuł tutaj zabezpieczenie windy. Pozdrawiam tego, kto to zrobił. Później będzie na nas, że coś się stało z lustrem. Jeżeli ktoś ogląda ten kanał po raz pierwszy, robimy remont. Staramy się go skończyć w 30 dni, a ja dokumentuję wszystko na kanale YouTube. Remont 30 dni. Dzień dobry. Odebrałem cykliniarkę, maszynę do cyklinowania. Chłopaki odsłonili podłogę. Na chwilę będziemy działać. To jest duża maszyna, która wykonała większość pracy, a to jest tak zwana krawędziówka, czyli mniejsza maszyna, która służy do tego, żeby wyszlifować krańce podłogi. Problem w tym, że przestała działać. Jest tak, że działa, ale w momencie, kiedy się ją przyciska, to przestaje obracać tą powierzchnię szlifującą. Na szczęście pan, który pracuje w wypożyczalni, zgodził się, że wymieni nam ją. Więc muszę podjechać tylko do wypożyczalni, weźmiemy nową, będzie wszystko dobrze. To dopiero jest obsługa klienta. Dzięki Sylwkowi z tej oto firmy Kondensa działamy dalej. Gdyby nie to, to pewnie byśmy stanęli dzisiaj z remontem. Pomimo tego, że jest 16:43 i wypożyczalnia dawno była zamknięta, to jeden telefon i udało mi się załatwić drugą maszynę, także ruszamy dalej, wracam na remont i dalej cyklinujemy podłogę. Co tu się wydarzyło w ogóle? Bo tak, z jednej strony można byłoby powiedzieć, że firma wypożyczająca sprzęt zawiniła, bo sprzęt nie nadawał się do pracy. Z drugiej natomiast, ile razy się spotkaliście z taką sytuacją, że pomimo tego, że ewidentnie zawiniła firma, która wykonywała jakąś usługę albo sprzedawała wam produkt, miała to, delikatnie mówiąc, gdzieś. A tutaj, zobaczcie. Sylwek, pozdrawiam cię serdecznie. Sobota, godzina 17. Skończył pracę o 13. Mógłby nawet nie odebrać od mnie telefonu. Nie dość, że odebrał, nie dość, że powiedział, że rzeczywiście to jest tak, że ten sprzęt najprawdopodobniej się już po prostu zużył. To jeszcze przyjechał do firmy, która nie jest właścicielem, tylko jest pracownikiem i wymienił mi sprzęt i zrobił to po prostu jako przysługę. Takiej obsługi klienta wiele firm powinno pozazdrościć i takich pracowników wiele firm powinno pozazdrościć. Jeżeli macie firmę, to traktujcie w ten sposób swoich klientów. Bierzcie odpowiedzialność za to, co robicie, a klienci będą do was wracać. Włodek układa płytki. Tu Kostek robi akrylę, więc nie ma nikogo innego do cyklinowania podłogi, więc zostałem ja. Teraz ja się biorę do roboty.
Jest 17.30, a my nawet nie zrobiliśmy jednej warstwy cyklinowania. Są trzy. Musimy najpierw przecyklinować jednym papierem ściernym, później drugim, później załatać dziury szpachlą, a potem jeszcze to wszystko raz przecyklinować, dopiero możemy lakierować podkładem i właściwym lakierem. Mieliśmy zacząć od samego rana, ale nie wyszło. Po pierwsze dlatego, że ja powinienem zarezerwować cyklinarkę, a tego nie zrobiłem. I była dopiero dostępna od godziny 13.30. Po drugie dlatego, że mała cyklinarka, czyli ta krawędziówka, była zepsuta i musiałem pojechać jeszcze raz, wymienić na kolejną. No, także to wszystko się tak schodzi ładnie. Mieliśmy skończyć dzisiaj z podłogą. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Przynajmniej zachód słońca jest ładny. Nie wiem, czy coś będzie widać teraz, ale zaraz pokażę Wam na drugim ujęciu. O, tutaj. Widoki widokami, a my wracamy do rzeczywistości, czyli do remontu, który nam się cały czas opóźnia. Ostatnia płytka na Kopernika 32 do przyklejenia. Zaczynamy sprzątać i może się wyrobimy. Chłopaki ciężko pracują, sprzątają przed jutrzejszym dniem otwartym i tak sobie zdałem sprawę, że głupio to wygląda, jak oni pracują. Ja im staram się pomagać, ale w międzyczasie jeszcze biegam z telefonem i coś tam nagrywam. I żeby ich więcej nie wkurzać, to stwierdziłem, że już zakończę na dzisiaj. Wracam pomóc chłopakom sprzątać mieszkanie, także dziękuję Wam, że oglądaliście ten odcinek. Życzę Wam dobrej nocy. Kończymy 24 dzień remontu w 30 dni. Mam nadzieję, że niektórych z Was zobaczę jutro. O tu. Dobrej nocy. Więcej już jutro. Cześć.